Wracamy dzisiaj z River City Ransom. Proszę Państwa, pamiętacie zapewne z ostatniego odcinka mieliśmy pewne problemy techniczne, Matt zniknął nam kompletnie z ekranu. Nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale się udało. Na szczęście udało nam się przejść na inny ekran i w ten sposób uratowaliśmy rozgrywkę. No, pozwoliliśmy sobie jeszcze dobiec do najbliższego sklepu, żeby mi kupić trochę życia i dopiero wtedy wznowiliśmy nagrywanie. Ja znowu oczywiście sobie mylę graczy i właśnie podniosłem łańcuch, zacząłem nawalać gościa, tylko w pewnym momencie się zorientowałem, że ja w zasadzie to chciałem go rzucić. Potem się zorientowałem, że gra mnie tym człowiekiem. Klasik. Noż, nie chciałem. No, patrz w jakim miejscu, cholera, system. Wiesz co, zejdźmy na dół, może go sprowokujemy do zejścia. Chyba, że jest aż tak głupinku tasem, że nie dojdzie, bo widzisz, że się rozpędził i... Tylko czemu się nie obija? Idziemy. Dobra, znaczy ja się boję tam wracać. Czemu? No, tata mi znikłeś. O. Ej, nie damy rady sobie z tym bossem, przecież nie ma, żaden z nas nie ma Dragon City. Wiesz co, to wróć... Znaczy, poradziliśmy sobie ostatnim razem, ale to było takie ledwo. Wróćmy, uzbierajmy pieniądze. Znaczy, ja mam najwięcej, więc chyba ja pierwszy kupię. A potem będziemy grindować dla ciebie. Sorry. Luz. W sumie ja nie wiem, czy byśmy się nie podzielili ekranem. Więc to ja biorę górę, ty dół i tak. Dobra, biorę dół. Aha. Czy ja biorę wszystkie na siebie? Widać od razu, gdzie mam spawn pointa. Chodzą chodnikiem, kutasy. A już myślałem, że sobie darował. Nie, nigdy. A ty się pilnuj, żeby nie było nagle, że można... wracam do jedzenia. Proszę Państwa, ja czuję, że teraz skończymy tą grę. A tak swoją drogą... jaka była ostatnia długość odcinka? W River City Ransom? Chyba... 10-15 minut. No, nie wiem, czy jako, że River City Ransom jest dosyć wymagającą grą, nie wiem, czy byśmy nie pozostali przy 15 minutach. No, myślę, że to jest idealne. Nie wiem, to... No... Tyle potrzebujemy? Rzeczów? Ej, to my mamy dłuższe HP? No dobra. To nie takie coś jak Max Power, człowieku. No faktycznie. Nie pamiętam, że mamy już zmaksowane kompletnie. Dobra, to ja pozwolę sobie jeszcze raz wejść i jeszcze raz... Aha, no, bo musisz wejść ze mną. Gracze tacy nierozłączni. Jak teamwork, to teamwork, no proszę cię. True story. Jestem pewien, że na pewno już zmieniliśmy kompletnie wersję tej piosenki w trakcie śpiewania. Ale go kopnąłeś, turnister. O, czekaj, wyrzuciłem przeszczek. Sorry. Spokojnie, skapnąłem się, że jesteś za blisko. Ej! Sorry! Za karę biorę pieniążek. Jeszcze $2. Sorry! Co się dzieje? Naprawdę mamy tutaj do czynienia wręcz z paranormalnymi sytuacjami, jeśli chodzi o walkę. Ludzie znikają. Idziemy i od razu wracamy. Aha, do Respa, tak? Okay. Tak, tylko żeby się odnowili nam i żebyśmy mogli... Ej, oni się cisną do playera 1. Patrz, że szedłeś teraz z góry, dołem. A, więc robią to albo losowo... Znaczy akurat... Nie sądzę, że losowo bardziej. Widzisz, bo tamten było kompletnie od góry. I pieniążek.
Ja. Ha! Właśnie, możemy poddać sobie trochę z własnych sound efektów, tak żeby był ciekawiej. Żeby był ciekawiej, nie? 26,90, ja sądzę, że już mnie stać. 5 centów jeszcze. Kurwa. Chyba, znaczy nie wiem, bo jest sklep, który jest tańszy na pewno. 26,99, co? Tak. Złoty 29, dostajesz awans, kurwy synu. Złoty 37, przepraszam. Nie, 87 to były kasztelany, ale złoty 29 to był oryginalny żart Dębskiego. To był żart, że jogurty w realu za złoty 29. Złoty 20... Nie, coś tam, że... Nie, szefie, nie mogę być w pracy dzisiaj. Nie tutaj, tutaj. Księgarnia. Księgarnia, bookstore, dobra. Czy kupujemy książkę, nie? Ale to może dwie książki, bo jedna książka na dwóch to wiesz, że nic. To jest niestety ten... To jest piekarny. To jest piekarny. Zagrycha. Boże, jaki żart. Na pewno nie sushi bar. O, to wygląda jak kiosk. Słuchaj, skoro w Misiu czy tam nie lubię poniedziałku był ten joke, że panie, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam, no to... Dobrze, że przypomniałeś o czymś takim. Dobra, użyj. Ty, bo może jak wszedłeś w Belongings, to teraz zniknę. Bo ja byłem w drugim. A może nigdy nie istniałeś? Robi się metafizycznie. Uwaga, uwaga. Nie, jak zawsze. Ludzie, nie grajcie z nim po prostu. Widzicie tego kopa? Patrz, jak wpierdol będzie. O. Nigga Jerry. Taki wpierdol, że normalnie Friendly Fire. Uiii. Zbieramy hajs. Piątek. Znów najebie się w piątek. Boże, jak dawno nie słyszałem tej piosenki. Ani żadnej jej przeróbki. W sumie, słyszałeś coś o Rebece Black? Czy ona jeszcze istnieje w ogóle? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, bo pytanie, czy jesteśmy gotów na bossa, czy nie. Idziemy jeść? Znaczy, idziemy jeść. A zgadzasz się, że to jest rock'n'roll po prostu? Oczywiście, taki Chuck Berry dosłownie. A to nie wiem, co to jest. To jest takie bardziej jak pianinowe granie w stylu Saloon, no nie? Tak, ja bym może nawet powiedział po prostu lekki pop. Pamiętasz, mamy większy pasek HP? Jest opłaca się kupować? Tak, jeszcze raz. Dobra. Słuchaj, dopóki zobaczysz, jak masz 20, 21, no czyli wiesz, te 3 zmarnowałeś, no ale to już nie będziemy rozmieniać na takie drogi, dobra. Nie? To można w ogóle sprawdzić status, to jest max power konkretnie. Znaczy, kojarzę. A jak zawsze maksem jest 63? Da się podnieść. Bo ja pamiętam, że jak przechodziłem ostatnio na singlu, to ja miałem na końcu... Widzisz, ja mam chyba jedno więcej w ogóle. Możliwe. Ja pamiętam, że na singlu miałem takie coś, że... Bierz kasę. Bo no. Teraz ty zbierasz. Miałem takie coś w każdym razie, że ja miałem po 127. Więc ja najbardziej opłacalny upgrade mi tylko 2/3 regenerował. No dobra, ja już wezmę, bo by się zmarnował. Nie dobiegłbyś na czas. Wiem. Wiesz, to jest takie coś... Dasz radę? Czy marnować życie? Tak. Dobra. Na sprincie można dużo życia wziąć, tak zauważyłem. A! Dasz radę? Tak. Człowiek kosztem się dąży wpierdolić, jemu wpierdolić i kasę rozebrać. Proszę Państwa, ja wiem, że to może być nie do końca ciekawe popatrzeć, jak grindujemy tylko i wyłącznie, ale... Na tym polega ta gra, niestety. To jest RPG. No właśnie. Ja tylko RPG, chodź tam. A, chcesz Dragon Fita? Złapać? Ja sądzę, że dalibyśmy radę spuścić. A czekaj, bo z bossa jest 4,50. No, jest dodatkowa kasa za niego.
Chyba trzeba przejść tutaj. Ojebali nas. Nie, patrz, bossa nie ma. Tutaj? Nie, bossa nie ma. Jak to nie ma? Musisz zazwyczaj zawsze pokonać gang, zanim się pojawi, a gangu nie ma. Suki, chodź, dobra. Idziemy tu. I wracamy. Czy to jest ziemia niczyja? No jeszcze raz. Land. Wracamy. Czekaj. No to są chłopaki już. Na 100%. Ja się boję tylko jednej rzeczy, że... A, fuck, po co ja przynosiłem ten kosz tutaj? Dać broń swojemu wrogowi. Nie, to było bardziej w stylu tego kawału, jak... były zawody w tym, kto w ciągu minuty okradnie bank w ciemności, no nie? Nie, czy tam safe, bodajże tam było chyba 1 000 000 euro czy dolarów. Zależy na jakie datowanie kawału. No i tam jedna ekipa z Niemiec. Tacy najlepsi fałszerzy, no nie, fałszerze, włamywacze i w ogóle wszystko, szał, po prostu. Robią, na minutę zgasło światło, światło się zapala, jesteś zamknięty, oni bez pieniędzy. No niestety nie udało się. Grupa z Wielkiej Brytanii. Biorą, coś tam, światło zgaszone, słychać jakieś hałasy, po prostu, świerki chodzą, wszystko. Zapalił światło, no niestety. A ekipa z Polski, 2 gości, szlugi w gębie, nieogoleni. Światło zgasło na minutę. Po minucie zapalałem światło, nic nie świeci się, pstryk, nie świeci się. Nagle słychać taki dźwięk. Ty rychu, kurwa, mamy 1 000 000 euro, na chuj ci jeszcze ta żarówka. Oh, taki piękny stereotyp. Wiesz co, niektórzy mówią, że ach Boże, jak mamy zrąbaną opinię za granicą. A mnie się podoba to, co oni o nas myślą, przynajmniej nie podejdą. Przynajmniej nie podejdą, no nie? To jest coś jak... słyszałem o takim czymś, że jeżeli ktoś słyszy... słyszy chyba rosyjski, gdzieś bodajże w Nowym Jorku, to nie podchodzi, bo myśli, że to Polacy, bo nie rozróżniają tego po prostu. A. Czy odwrotnie? Właśnie nie pamiętam, czy nie odwrotnie, ale... Co jak co, któregokolwiek opinia jest na tyle szargana w zasadzie, że... Wiesz co, ale... Żaden madafaka nie podskoczy do Polaka. Ale jeśli chodzi o język, to w ogóle Zachód ma jakieś dziwne pojęcie na temat naszego języka. Bodajże w grze Deponia tam jest jakaś postać polskiego pochodzenia. Znaczy nie jest wprost powiedziane, tylko po nazwisku można się domyślić. No. I całość jest po angielsku. Jak on mówi, to strasznie mówi sz i takie tam szepleni. Nie wiem, po prostu kompletnie to na pewno nie brzmi jak polski albo żaden wschodni akcent. To jest czysta fantazja ludzi. No, ja sądzę, że przerwiemy tutaj ten odcinek przed walką z bossem, bo będzie bardzo emocjonujący. A teraz mamy power upy, więc nie wiadomo, co się stanie. No, mamy, czyli on ma, a ja nie mam jeszcze, pomimo tego, że mam hajs. Jak zginę po prostu, to nie wiem, co zrobię. Chyba się potnę, kurwa, i powieszę jednocześnie.